Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mówcie mi jak tam chcecie. No nie, dosłownie mówię, że mówcie mi tam jak chcecie. Piszę jak chcecie. Piszcie jak chcecie, mówcie jak chcecie. Nie, to nie obchodzi. Dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze The Sims 4. Co będziemy robić? Oczywiście będziemy prowadzić standardowego gameplaya, w którym będziecie mówić, że na pewno oszukuję, bo uzbieram 50 tysięcy. Lecz... zapomniałem już nazwy challenge. Po angielskiej. Ale po polsku to się nazywa... wyzwanie pokoleniowe. Tak, wyzwanie pokoleniowe. Którym to... mamy, rozpoczynamy z jednym simem, oczywiście młodym dorosłym, który musi zbudować rodzinę. Oczywiście zaczyna jako bezdomny, samotny, bez roboty i z działką 50 na 50 metrów kratek, jak tam chcecie. No i co? To bez zbędnego gadania. Rozpoczynamy nową grę. Czy muszę od nowa, bo mi się poprzednio nie nagrało, oczywiście. Czarny ekran cały czas był. A, no i będę wam przy okazji mówił, o co w tym chodzi. Więc tak, no trzeba, a nie, rodzinę rozwinąć i takie tam. No i rodziny takie tam. A najpierw powiem z tym, o co chodzi. Tak. Nie możemy zmienić sylwetki i twarzy. Chyba. Chyba. Mówię, że chyba, bo ja nie wiem. Oglądałem angielski, czytam angielski, a angielskiego za bardzo nie rozumiem. Więc tak, nie wiem. Fryzurę podobno możemy zmieniać i ubrania. Ja nie zmieniam, mi się nie chce. Co nie, oczywiście. Nie wiem. No, można wybrać to. I imię i nazwisko, co nie krzywdów, nie wiem, coś takiego. Albo wiem jak. Jako nawiązane do The Sims 2, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dumny. Dobra. Będzie chodumny, ciepły. Aspiracja, nie wiem. Czekajcie, wyciszę sobie, bo to przerywa. Muzykę oczywiście. O, w końcu. Dobra, aspiracja. Aspiracja będzie... popularność. Przyjaciel świata. Nie, bo będzie rozszerzył sobie pstrykał fotki, co jest beznadziejne. Natura. Nie. Miłość. Dobra, będzie miłość. No i co? Dawy mu aktywny cechę. Miłośnik muzyki. I towarzyski. Albo nie, żeby nie było, damy mu złe. Widzicie, jakie ma brwi, taką jakby jadną, bo bardzo jego pasuje. Dobra, no i co, Krzysztof Biedak i takie tam, bla bla bla. No i tak, i teraz będę wytłumaczał. Oczywiście będę, będę przeczytane to, jak się ładuje. No i co, Biedak, bla bla bla. No i to. Oczywiście to nie będzie przecięte, bo się bym urwał w połowie słowa. Dobra. No i mówię, że tak, że... i są te trzy... i tak, jest warunek jeden. Musisz zaczynać... masz 1800 simoleonami, musisz mieć działkę 50 na 50. Działki do 50 na 50, oczywiście są dwie. Wiesz, bo wyjrza to czce to... będziecie pytać się na pewno, jak to uzyskać.
I oaza zdrój jeszcze. I oaza zdrój ta. Nie. Które jest 50 na 50? Z oaza. Nie, nie pamiętam. Nie wiem, chyba ta. Albo ta. Jakoś tak. No i tak. No i na pewno będziecie się mnie pytać, jak... Nie będziecie pytać, tylko na pewno będziecie chcieli wiedzieć, jak, nie wiem, taką parcelę zdobyć, albo tamtą. No, no trzeba najpierw... Nie wiem, jakąś inną mógł zakupić. Ja myślę, że to nie jest, to jest 30 na 20. No, ale już pokazuję i objaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. Musimy... Musimy uzyskać mało kasy oczywiście, bo musimy rozpoczynać jako bezdomni, bezrobotni, bez kasy i w ogóle. To nie, no i no. No i tak. Zarządza światami. Proszę, zarządza światami, nie będziemy nic zapisywać przecież. No i tak. I taka magia się pokazuje jak zarządzanie światami. To wy... No, no i tak. Klikamy na tą nasze... tego naszego biedaka w moim przypadku. W waszym przypadku może być różnie. Więc... Wyprowadź rodzinę. I tutaj mamy żółtej. Możemy to... Czekaj. No tutaj też możemy, tylko... To jest 50 na 50. Tylko będziemy musieli ich wywalić. Znaczy, że ktoś tam może tam, ale ja wolę tą wierzbą zatoczkę, bo ta ziemia ma bardzo przyjemny dla oka ten. Bardzo przyjemny dla oka. Bardzo przyjemny dla oka zieleń. Kup dom. No i tak, i mamy dom. No i czemu mi to nie chce... No, graj. Dobra. Więc teraz będę objaśniał, o co w tym chodzi, tak. Jedną ważną sprawą jest dziedziczenie całego, całego majątku przez dzieci. I tak może być, że... ze względu na płeć. Tak, może być tak. Jeżeli mamy mężczyznę, jako pierwsza osoba zakładająca do rodzinę, no to tak będzie mogli robić. Albo że tylko chłopcy będą mieli pierwszeństwo do majątku. Jeżeli będzie osobą zakładającą rodzinę kobieta, to mogą mieć tylko dziewczynki do tego, brawo do majątku. Można też być tak, że różnie, czyli będziemy musieli dzielić to, jak bóle są skrzywoustne. Albo też na przemian, czyli że teraz mamy chłopaka, to następna będzie dziewczyna i chłopak, dziewczyna i tak dalej. Dobra. Drugie to ze względu na urodzenie, czy to będzie dziecko urodzone naturalnie przez osobę pochodzącą z rodziny, albo adoptowane. No i tak, naturalnie mogą być tylko adoptowane, albo też różnie, albo na przemian. Chyba, nie wiem, nie pamiętam już, późno jest w ogóle w nocy. No i może mi się język plątać. Dobra. I jeszcze jedno ze względu na jakieś tam aspiracje, cechy i umiejętności. I tak, nie wiem, to różnie możecie zrobić, ale jeżeli chcecie więcej poczytać, no to dam oczywiście stronę w opisie, będzie tego do angielskiej i do takiego w polskiego wpisu. No i tak, ja takie sobie wybrałem, że tak, że będzie na przemian, czyli raz chłopak, raz dziewczyna, oczywiście pokoleniowo, tylko dzieci urodzone naturalnie i... O kurczę, tutaj tego nie dałem. Ja powiedziałem, że ten, kto będzie miał szansę na... Tak, bo to przecież miałem na materialistę, bo mi się nie nagrało.
Zły akcent na uroczy, miłośnik muzyki. Miłośnik muzyki. To dziecko, które będzie miało miłośnik muzyki, będzie miało pierwszeństwo do przydzielenia majątku. Dobrze. Więc tak, i co nie można robić w tej... W... No, czego nie można robić? Czyli tak. Nie można używać kodów na kasę. Nie można brać jakichś ludzi specjalnie do rodziny, żeby mieć kasę. No i trzeba znaleźć oczywiście robotę. I tak, jeszcze musimy obniżyć sobie to 10 tysięcy. Mówiłem, że trzeba mieć 1800. No i robimy to tak, wchodzimy w tryb budowania. Wpisujemy z ro, czyli rozbroja rzeźby. To kosztuje kolec 820. Kupujemy to i dajemy do wyposażenia. I tego nie wolno nam sprzedać. Nie wolno. Dobrze. No i możemy już chyba zacząć do rozgrywki. No i co pierwsze zrobimy? Najpierw mu znajdziemy robotę. No wiesz, trzeba zarabiać, w końcu i tak za chwilę całą kasę wybulę. Która godzina? Dobra. No i tak, weźmiemy mu rozrywkowa. Bo chce być uroczy. Ale ma coś tam z muzyką, co nie miłośnik muzyki. No i teraz co? No i musimy wybudować mu takie najbardziej podstawowe no rzeczy, żeby mógł przeżyć, co nie? Czyli nie wiem, tam łóżko i takie tam. No i tak, najpierw zaczniemy od lodówki. No i lodówkę mu kupimy, co nie? Teraz łazienko. Wybudujemy mu takie rzeczy. Teraz sypialnia. Łóżko. Jedno. No i co? No i tyle, bo mamy 600 tylko, co nie? Tutaj jeszcze coś by się dało wybudować. O, blata jednego mu dam. Żeby miał gdzie sobie przesądzić sałatkę. No i co? I 450 zostało. No na razie, no ja pamiętam, że takiego błęda popełniłem wcześniej. Chciałem, no usuwałem to oczywiście, ale myślę, że wam by się to nie spodobało. A to co? Nie wiem. Dobra. No i co? No i mamy naszego Krzysztofa. No i co mu najpierw zrobimy? Pojedziemy do miasta. Oczywiście to jest ostatni raz, jak mówię, przy ładowaniu. Później będzie już wycinane. Dobrze. Pójdziemy sobie do parku. Nie, to jest ostatni raz, jak mówię. Dobrze, zapomniałem się, bo mówię i naciskam od razu. Tego się nie da, tak. W ogóle późno jest. Oczywiście to tak na spontanie zrobiłem, ale to byłoby chyba bardziej takie radosne. 40 minut nagrywałem, kurczę. Fajnie by było coś takiego. Dobra, no i co zrobimy? No najpierw z kimś go poznamy. Z kim go tu by poznać? Z nim. Przyjazne powitanie. Oczywiście można wszędzie pojechać. Ja akurat tak wolę sobie zacząć, żeby mój sim mógł poznać różnych ludzi. No i co potrzeba? Drugi poziom charyzmy. Niech se pogra z nim. A to kto? Przyjazne powitanie.
Tak, przepraszam, ale chciałbym tylko jednego koda korzystać. FPS. Chcemy zobaczyć, ile mam FPS-ów przy nagrywaniu. Oczywiście, no nie nagrywam Therapsem. Tylko nagrywam w darmowym programie. To jest OBS. Rozmowę zainteresowania. A nie chcę z każdym porozmawiać. Nie chcę porozmawiają. Coś się dzieje złego w moim komputerem. Laptopem, żeby nie było. Moje złe? Gdzie to pisze? Dobra, statystyki takie tam. Dorosły. W tym okresie musi chyba sobie znaleźć jakąś dziewczynę albo narzeczoną chyba. Coś takiego, żeby już powoli zacząć rozwijać rodzinę. Znaczy nie. A to co? Nie wiem, musi sobie znaleźć kogoś, co nie? No. Musi sobie kogoś znaleźć, co nie? Ale później już jak będzie dorosły, to musi rozwijać tą całą rodzinę swoją. W ogóle, co to za kształt? Jakaś ryba? Czy oko? Okulary? Taka ciekawostka. Jeszcze miałem robić jakieś ciekawostki. O, bo wiem, co to jest pisklaczek. Bez sensu, wiem. Ale to nie mówcie, no przypomina pisklaczka. No tutaj ma nóżki, tutaj ma tuf, a tutaj ma łogówkę. Nie wiem. Ale nie wiem, czy... bo nie wiem, ale czy ja pierwszy... Jako na pierwszy na polskim YouTube to nagrywam... Nie wiem, czy ktoś to nagrywał z Polaków wcześniej. Nie wiedziałem, ale zobaczę jeszcze. Jeżeli nie będę pierwszy, no, to napiszę. Napiszę w opisie. A jeżeli będę pierwszy, no to napiszę. Nie wiem. No i co mogę powiedzieć? No nie wiem, nic, nie wiem. Nie mam na razie jakichś tematów z wami rozmawiać, kurczę, mam nawet 3 puste subskrypcje. Jakby to nie są moje subskrypcje, na serio. Nie wiem czyje. Znaczy wiem tylko, że jedna od kolegi. Dobra. Za dużo ciszy. I tak będę musiał dawać jakąś muzykę do tego. Tu masz już dużo szukania muzyki. A nie chcę porozmawiać. Poznaj. Ale jak to tutaj jest smutne. Może ta tutaj jest smutna. Liberty. Wolno. Nie, nie Liberty, nie, Freedom to jest wolność. Liberty? Nie wiem. W ogóle też jest bardzo późno w nocy. 42. Mam nadzieję, że nie wiem, że... Ale jak to już? Uuu, 22, o, 22 minuty już trwa odcinek, dobrze. Ja... Teraz zakończę pierwszy odcinek. Jak to zabrzmiało. Zakończę teraz pierwszy odcinek i zabiorę się do nagrywania kolejnego.
Dobrze. To do zobaczenia. Cześć.